Nie marnujcie żywności, przechowujcie ją prawidłowo. Przestrzegajcie kilku zasad. W pełni dojrzałe warzywa i owoce przechowujcie w chłodnej temperaturze. To przedłuży ich trwałość. Nie wkładajcie bananów i pomidorów do lodówki. Soki i produkty paczkowane po otwarciu przechowujcie w lodówce, jak najkrócej. Nie zwlekajcie z włożeniem produktów mrożonych do zamrażarki. Mięso przechowujcie jak najkrócej w lodówce i z dala od innych produktów. Pieczywo trzymajcie w osobnych pojemnikach, w torebkach papierowych. Produkty wysokotłuszczowe przechowujcie w pojemnikach szklanych. Zawartość puszek po otwarciu przekładajcie do szklanych lub porcelanowych opakowań, ale nie trzymajcie ich dłużej niż 24 godziny. Oliwa i olej powinny być w szczelnych, ciemnych butelkach. Produkty gotowane i surowe należy przechowywać osobno. Pora na porządki w lodówce, czyli gdzie i co układać. Prawidłowe przechowywanie produktów w lodówce to gwarancja ich świeżości i trwałości. Górna półka to miejsce na mleko, jogurty, kefiry, dżemy. Środkowa półka przeznaczona jest na mięso, wędliny, biały ser, potrawy domowe. Na dolnej półce połóżcie surowe mięso, ryby, produkty najszybciej psujące się. Na owoce i warzywa ze względu na dużą wilgotność przeznaczona jest dolna szuflada. Na drzwiach możecie trzymać napoje, jaja, soki w kartonach, sosy, olej, ketchup. Pamiętajcie! Produkty surowe nie powinny leżeć obok tych gotowych do spożycia, a mrożonki należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż minus 18 stopni Celsjusza. Do dzieła!